Seulu przenosimy się do Tajpej na Tajwanie. Tajwan to krótka nazwa państwa, które nosi oficjalną nazwę Republika Chińska i nie jest uznawane przez większość społeczności międzynarodowej. Tajwan to także nazwa wyspy, która dawniej nosiła nazwę Formosa. Powierzchnia kraju wynosi prawie 36 tysięcy km kwadratowych i zamieszkuje go 23,5 miliona ludności. Stolicą Republiki Chińskiej jest Tajpej, miasto liczące około 2 700 000 mieszkańców. Tajpej jest największym na Tajwanie ośrodkiem gospodarczym, finansowym i komunikacyjnym. Narodowe Muzeum Pałacowe jest największym na świecie muzeum sztuki chińskiej. Jest tu ponad 600 tysięcy eksponatów, które były zgromadzone w zakazanym mieście w Pekinie i wywiezione na Tajwan przez wycofujący się Kuomintang pod dowództwem Chiang Kai-sheka. Muzeum odwiedza ponad 3,5 miliona osób rocznie, stąd panuje tu ciągły tłok. O fotografowaniu czegokolwiek nie ma nawet mowy, a zakaz jest rygorystycznie przestrzegany. Taoistyczna świątynia Baoan została wzniesiona w 1804 roku, potem wielokrotnie była odbudowywana po zniszczeniach wojennych. Głównymi bóstwami są mityczny cesarz chiński Shennong, boski rolnik, zwany także płomiennym cesarzem, oraz czarny tygrys, 36 niebiańskich urzędników, a także cesarz Bao Sheng, który panował w latach 979-1036 i zasłynął jako lekarz i uzdrowiciel. Do niego wierni modlą się o zdrowie. Pałac Prezydencki. Narodowa Hala Pamięci Chiang Kai-sheka. Czworokątny biały budynek o wysokości 70 metrów, przykryty ośmiokątnym dwupoziomowym dachem i zwieńczony złotą kopułką. Budynek został wzniesiony w 1980 roku w piątą rocznicę śmierci byłego prezydenta. Do wejścia prowadzi 89 stopni, które reprezentują wiek Chiang Kai-sheka. W głównej hali znajduje się odlany z brązu pomnik prezydenta, przed którym co godzinę odbywa się uroczysta zmiana warty honorowej, będąca kilkuminutowym pokazem musztry i żonglerki karabinami.
W dolnej części budynku znajduje się muzeum poświęcone życiu Chiang Kai-sheka. Oglądamy najwyższy budynek na Tajwanie, zwany Taipei 101. Ma on 509 metrów wysokości, 101 kondygnacji nadziemnych oraz 5 podziemnych. Do stycznia 2010 roku był to najwyższy budynek na świecie. Jesteśmy w najwyższym budynku Taipei, gdzie na dolnych kondygnacjach znajdują się galerie handlowe. Mauzoleum Sun Yat-sena, pierwszego prezydenta Republiki Chińskiej.